Studio Radia 5, burmistrz Augustowa, Wojciech Walulik. Dzień dobry. Dzień dobry, pozdrawiam państwa. Jak się płynęło? Płynęło się ciekawie, intensywnie, z przygodami, naprawdę dużo, dużo wrażeń. Augustów, agrodno druskienniki, ile to było kilometrów? 170, ponad 170 kilometrów. Po co ten spływ? Przede wszystkim chcieliśmy promować kanał augustowski, piękno naszej przyrody, Augustów jako miasto turystyczne, pokazać nie tylko mieszkańcom naszego subregionu, pogranicza, ale również całemu światu, że warto tu przyjeżdżać, warto wypoczywać, pokazać też, że możemy nawiązywać współpracę i też udowodnić, tak mówiąc po sportowemu, że siłą własnych mięśni możemy podpłynąć pod prąd do Grodna. Tego poprzednio nikomu nie, nie udało się dokonać, także to też jest jakiś powód do satysfakcji. Zakwasy? Nie, niekoniecznie. To praca tlenowa, aczkolwiek bardzo duże wyzwanie było na odcinku niemnowu, czyli ostatnia śluza na kanale augustowskim do Grodna, bo to jest 37 km pod prąd i są miejsca, gdzie naprawdę mieliśmy poczucie, jak byśmy byli na takiej domowej bieżni, gdzie krajobraz de facto nie przesuwa się w stosunku do wiosłowania. W tym wypadku nie należy patrzeć na brzeg, tylko koncentrować się na wiosłowaniu, ale poradziliśmy. W Grodnie podpisaliście list intencyjny w sprawie budowy kładki pieszo-rowerowej na rzece Netta w Augustowie i rzece Niemen w Grodnie. Samorząd Augustowa podjął pierwsze działania w tej kwestii, zorganizował konkurs na projekt architektoniczny, ale nie został on rozstrzygnięty. Co dalej? Dalej będziemy kontynuować działania. Mamy już podpisaną umowę partnerską. Natomiast ten konkurs uświadomił nam, co konkretnie chcemy i jakich elementów chcemy uniknąć. I myślę, że to jest naprawdę bardzo dobre rozwiązanie, żeby przed powstaniem budowli. A przypomnę, że kładka nad rzeką Nettą była i będzie w przyszłości taką dominantą architektoniczną w naszym mieście. Zastanowić się przed budową, a nie po, jak niejednokrotnie mieliśmy to do czynienia w historii naszego miasta i będziemy dalej te działania kontynuować w celu, żeby ta kładka w możliwie szybkim terminie powstała. Spływ jasno pokazuje, że sport i promocja zdrowia jest dla pana istotną kwestią. Świadczą o tym pierwsze w historii miasta także stypendia sportowe przyznane za najlepsze osiągnięcia augustowskim sportowcom i trenerom. Jakie działania dalej na rzecz sportu sportowcom? Przede wszystkim podprawa infrastruktury sportowej. Przypomnę, że rok temu zostało oddane boisko sportowe przy gimnazjum numer 2. W tym roku trwają już prace przy szkole podstawowej numer 6: budowa boiska z zagospodarowaniem całej przestrzeni na kwotę 1,5 miliona złotych. W przyszłym roku baza dla kajakarzy skatepark takie mamy plany. Czyli nie tylko kajakarze? Nie, nie tylko, nie tylko kajakarze ale muszę powiedzieć, że kajakarze. Leżą mi bardzo mocno na sercu, ponieważ pomijając to, że ja przez wiele lat zajmowałem się tą dziedziną sportu, to są duże osiągnięcia, wielu znakomitych sportowców mamy, natomiast baza dla kajakarzy to naprawdę słowo baza możemy wziąć w duży cudzysłów, jest to hangar chylący się ku opadkowi który ma więcej niż 40 lat i czas najwyższy, żeby tą sytuację zmienić. Udany sezon letni, ponad 40 imprez, które z nich najbardziej zaciekawiło turystów, mieszkańców? Bardzo udany sezon turystyczny, mimo nie najlepszej pogody obserwujemy zwiększony ruch turystyczny. Oczywiście pływanie na byle czym, to jest sztandarowa impreza i tutaj nie tyle pobiliśmy rekord z ubiegłego roku, co powtórzyliśmy, bo około 22 tysięcy ludzi odwiedziło Augustów. Również taką imprezą koncert lata z radiem to 14 tysięcy osób, Mistrzostwa Świata Endurance. Koncerty. Naprawdę bardzo dużo turystów było uczestnikami tych wydarzeń. Rozmawialiśmy przy okazji naszego ostatniego spotkania o reklamowaniu Augustowa w autobusach warszawskich. Przyniosło to rezultaty? Myślę, że tak. Wiele czynników się składa na to, że Augustów staje się z roku na rok coraz bardziej popularny. Nie unikniemy tutaj od sytuacji geopolitycznej. Niemniej jednak promujemy Augustów tam, gdzie jest to możliwe, jako miejsce do przyjemnego spędzania czasu, ale również bardzo dobre miejsce do inwestycji. No i coraz piękniejsze. Zakończył się remont placu, parku. To wszystko zaczęło wyglądać tak, jak miało wyglądać. Tak, po 17 latach wyremontowaliśmy ostatnie dwie pierzeje rynku. Przypomnę, że teraz rusza budowa ulicy 3 maja, czyli głównej ulicy miejskiej. Po 20 latach udało się porozumieć burmistrza ze starostą i ta ulica w dwóch etapach będzie wykonana. Nabór do projektów Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego na przyszły rok trwa do 22 września. Jakie podjęliście Państwo działania informacyjne? Czy mieszkańcy już wiedzą o tym, że jest budżet obywatelski w Augustowie? Myślę, że tak, bo szeroko reklamujemy w prasie lokalnej, na stronie internetowej miasta również chcemy wejść do szkół gimnazjów, na godzinach wychowawczych chcemy dzieciom przedstawić, że jest taka idea. Mogę powiedzieć, że wpłynął już pierwszy wniosek bardzo ciekawy na poszerzenie księgozbioru Biblioteki Augustowskiej, ale dla osób niewidomych. Czyli tutaj wchodzi język braille'a i też wniosek został złożony również w tym języku. To jest sprawa, myślę, nietypowa. Pocztą pantoflową docierają jakieś informacje o kolejnych wnioskach? Tak, nie chciałbym tutaj mówić, bo to jest, jest nieoficjalne, ale myślę, że ten budżet obywatelski będzie na stałe wpisywał się w działania władz miejskich mieszkańców. Przypomnę, w ubiegłym roku przeznaczyliśmy 200 tysięcy, w tym roku 300 i myślę, że w przyszłym roku ta kwota zostanie zwiększona. Głośno o planach budowy drogi ekspresowej jest 16 łączącej Via Carpatia z Via Baltica, która omija Augustów. Działania w tej sprawie ze strony Augustowa? Tak, ja podjąłem działania, myślę, że dość intensywne. Spotkałem się z prezydentem stoku z prezydentem Suwałk, z marszałkiem województwa podlaskiego. Tutaj w suwałkach niedługo odbędzie się konferencja prasowa. Mam nadzieję, że wszyscy staniemy jednym frontem. Uważam za tą decyzję, czyli przebieg drogi, która ma prowadzić do ełku, omijając augustów, jest rażąco niesprawiedliwy. I my jako społeczność lokalna nie możemy sobie pozwolić na tego typu wykluczenie. Tym bardziej, że mój wniosek, moją walkę popierają lokalni przedsiębiorcy. Takie poparcie mam od ponad 50 firm. Istniejących w Augustowie i okolicy. I co można wygrać w tej sprawie? Czy są realne szanse na to, że rzeczywiście wasza walka przyniesie oczekiwany skutek? Ja głęboko wierzę, inaczej bym nie podejmował. Zresztą nadzieja umiera ostatnia, ale generalnie musimy razem walczyć i nie pozwolić się na takie traktowanie. My, niestety, jesteśmy tym regionem kraju o jednej z najmniejszej liczbie gęstości zaludnienia. Ale tu też żyją ludzie, tu też ma społeczeństwo prawo do rozwoju. Też chcemy dawać szansę młodym, żeby nie byli zmuszani do wyjazdu, tylko mieli prawo wyboru, a infrastruktura do tego jest niezbędna. Także nie możemy pozwolić absolutnie na pomijanie naszych potrzeb, naszych aspiracji, naszych marzeń. Wróćmy do inwestycji. Zakończona została duża przebudowa rynku Zygmunta, MOLO, także świeci przykładem w północno-wschodniej Polsce, budowa boiska przy Szkole nr 6. Plany inwestycyjne na ten rok, na przyszły rok? Na przyszły rok są bardzo bogate. W tym roku ruszamy z naszym programem budowa dróg lokalnych. Za chwilę ruszy budowa trzech pierwszych ulic i ten program będzie kontynuowany. Bardzo się cieszę z tego właśnie, że to, to już wreszcie może, może nastąpić. Natomiast w przyszłym roku, jak wspomniałem, budowa bazy dla kajakarzy, skateparku. Mamy zamiar rozpocząć adaptację budynku po byłym gimnazjum nr 1 pod potrzeby Urzędu Miejskiego. Budowa ulicy Glinki i druga część budowy ulicy 3 maja. Także tych inwestycji naprawdę nie brakuje. Strefa aktywności gospodarczej, słowacka strefa ekonomiczna w Augustowie, coś się już w tym temacie dzieje? Jak najbardziej mamy zezwolenie na budowę. My jestem przekonany, że w tym miesiącu podpiszemy już umowę w urzędzie marszałkowskim. Przypomnę, że kwota dofinansowania to jest ponad 9 milionów złotych i będziemy mogli już ogłaszać przetarg na wykonanie prac dotyczących uzbrojenia. Bardzo mnie cieszy, że sporo inwestorów jest zainteresowanych tymi terenami. Również trwają prace równocześnie z przystąpieniem tych terenów do Słowackiej Strefy Ekonomicznej. Spore zainteresowanie to znaczy? To znaczy, że firmy w tej chwili, pięć firm jest zainteresowanych. Lokalnych czy z zewnątrz? I zagranicznych i, i lokalnych, bliższych lub dalszych inwestowaniem w Augustowie. Tutaj mówimy o sprawach przemysłowych, o strefie ekonomicznej, ale również mamy bardzo ładne działki pod hotele i tu również obserwujemy zainteresowanie. Co w najbliższym czasie w Augustowie? Na co zapraszamy? Gdzie się spotykamy? W Augustów zaprasza o każdej porze roku, bo kojarzy się z sezonem letnim, ale zapewniam Państwa, że również jest przepięknym miastem w okresie jesiennym, zimowym. Przypomnę, że Augustów jest zdrowiskiem. W tej chwili trwa budowa, rozbudowa sanatorium za kwotę 28 milionów złotych. Będzie to jedno z najnowsześniejszych sanatoriów w kraju. Także możemy przebywać, leczyć się, miło spędzać czas w Augustowie o każdej, Boże, roku. Zawsze coś ciekawego znajdziemy. Na pewno. Wojciech Walulik, burmistrz miasta Augustów, był Państwa i naszym gościem. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.